Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Pan Bowic. Jest kolejny odcinek symulatora Simray 2021. My kontynuujemy nasze zmagania te symulatory. W ostatnim odcinku mieliśmy dosyć nieprzyjemny incydent z naciągnięcia hamulca bezpieczeństwa spowodowany złym naciśnięciem klawisza na klawiaturze. Już naprawiłem ten problem. Długo się nad tym zastanawialiśmy, ale już w końcu możemy ruszyć. No i bo to miało być do 30, tak? Do 30, to lecimy do 30. Już nie mam tu przyspieszeń, bo mało zostało 200 metrów do ograniczenia, więc jak byśmy zdążyli przyspieszyć, to i tak byśmy musieli hamować. Do 50 nie ma się co rozpędzać. To jest ten turniej właściwy, prawy. I że pojedziemy po to, że niewłaściwe, co? To się stało, że po nim nie jedziemy. Czubak. 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 No nie, ale od kiedy po dwóch czubakach się tu załącza? To po trzech zawsze było. Już stoimy. Nie cieć. Odkryliśmy nową funkcję, coś chociaż nowego. Myślę, że mało osób o tym wiedziało, że jedynką na klawiaturze numerycznej zaciąga się hamulec bezpieczeństwa. No i nie, ja bym na to nie wpadł. W każdym razie jedziemy po to, że właściwy, nie po to, że niewłaściwy, więc dlatego mieliśmy nasze reflektory na ustawienie podstawowe. To jest tor prawy, a nie lewy. No właśnie. Więc występuje to niestety jakiś błąd. Ograniczenie do 20 to ma być. Ale znowu, że będzie jakiś do 30. Jest ogólnie pod górę, więc też nie ma co hamować. Ostro to jest pod górę. No cóż, no w końcu Katowice.
No i teraz będzie z rurki. Pociąg będzie hamował, zanoszy się do państwa. Czy nie mogło się nawet hamować, może nawet przyspieszać? Rozerwanie sprzęgła to na P. Piątego zdrowej i do tej 50. Dobrze, ale tu będzie ograniczenie do 30. Delikatnie zacznijmy hamować. Na 30. Dobra, to niech będzie 50, bo to już jest koniec. I 30 to przeręcznie pojedziemy. Ten mały kawałek. Nie ma sensu specjalnie przestawić. Ktoś ma opóźnienie o 10 minut przez ten mały incydent. Czubak. No nie chcę. Klikam ten czubek, a mnie realnie. Ajajaj, znowu szkliknąłem jeden klucz. To znaczy przyzwyczajenie do sterowania w maszynie niestety nie jest sprzyjalne do tego symulatora. Przy hamulce lokomotywy się dołącza jedynką numeryczną i dodaje siódemką. No tu jest hamowanie dwójką, a lodowanie ósemką. I niestety... jak się człowiek zapomni... potem wychodzi, to jak wychodzi. Dobra, bo my tu już mamy 50, kiedyś panie prześpisz. Delikatnie mocy. Działa naciągnąć sprzęg. I my tylko to zrobimy. Wydamy jednak na pozycję utrzymywania. Teraz możemy już dać pełną czubak. Przyspieszać. Niestety tak to wygląda. Jakieś tutaj duże aglomeracje, nie dużo dość torów. Klatki na sekundę nowy, tylko tak było zabierane. I średnio widać gwałtownych spadków. Jest w porządku, naprawdę. Ponad 30 klatek jest tam. No w końcu przyspieszamy na jakiś rozsądny prędkość. Jeszcze 50, żeby się utrzymało i będzie w porządku. Już widzę jakiś ograniczeń do 20, pokazuje niestety.
teraz rzeczywiście jedziemy po torze niewłaściwym. Następny semafor wskazuje sygnał ograniczający prędkość 40 km na godzinę. Dziękuję Ci, drodzy Państwo, czy to źle nie jest piękne? No, trochę te rozumiecie jeszcze pojazdów przy prędkościach, bo mogę niestety wypracować, jak przeskaczę jakieś dziwne. No, no pamiętajmy, jest to prawa. Prologue, czy jakoś tak to się nazywa? Prologue? Nie wiem. No coś w tym stylu. No dobrze, i ręcznie aż teraz hamujemy dalej. Mamy 40, zaraz potem mamy 20. Jest i 40. Naciśnij na swój fotel, użyj klawisza E, aby z niego wstać. No już tylko wylozujemy. Za chwilę będziemy zjeżdżać z toru lewego na tor prawy. Przestaw programator reflektorów na pozycję 0. Oznaczenie czoło pociągu długi C. Tu ma być 20. A ja wjechałem tu z prędkością ponad normatywną, normalnie. Już teraz możemy luzować. Tempomat damy też na 20. 20 nie ma, teraz jest. Dobrze. Nadamy moc. Lokomotywie. Czekamy, wytrzymywać te 20. No i na spokojnie jedziemy. Tak. Trochę udało nam się chyba nadrobić opóźnienia nawet. Nawet. Teraz jedziemy do stawisk na Sosnowcu. Na 20 na godzinę chyba kawałek nie będziemy się stać. Tego co widzę. Teraz zacznijmy podjazd pod górę. Po raz kolejny to sam. Ja cię już normalnie kocham ten sam. Może widzę, że będzie mi się z nim wyśmienicie współpracować.
stopniu, że możemy kontynuować jazdę i może wybrać. Jeszcze będziemy to dostać w ogóle. Coś mi się popsuło i nie chyba będzie chciał. Proszę zaciął na 22%. Dobrze. Teraz jest w porządku. Czeruję to ograniczenie. Jakieś kładka jest, czy to mostek? Zaraz zobaczymy. Mostek jeszcze kolejowy. Pięknie. Cień rzuca się troszkę. A tu jest jeszcze mostek drogowy. Patrzcie, drogi. Czasami warto też pojechać odrobinę wolniej. Zawsze można coś zobaczyć ciekawego. Niestety jest to strasznie wolno. A widzę, że tu już są te nowe tory, gdzie mamy podkłady betonowe, a nie drewna. Ale niedługo powinien być wyjazd z ograniczenia prędkości. Myślę, że za tym zaklętem jakoś może gdzieś już będzie pomału się pojawiać. Koniec. To jest scenariusz na ćwiczenie te wstrzemięźliwości od jazdy szybsze. Nagrywa się wszystko. Pięknie. Teraz musimy jechać z dodanym wozem. Dwolnie jedziesz zbyt szybko, aby wysiąść. Ja nie chcę wysiadać, ja chciałem sobie włączyć do tę kamerę. I pooglądać. Jak ładnie przejeżdża sobie mój sport.
chwilę może uda nam się do tej 70 rozwinąć, zapewne nawet ograniczenie do 30. My na to ograniczenie pewnie dobrze nie wyjdziemy, bo tam będzie nasz koniec jazdy, a tej sceny ja spoczuję tym maszynistą, co naprawdę tak wolno muszę jechać. Jest normalnie uciążliwe i jechać 20 na godzinę przystało. Dobrze, że ten tempomat jest. No za 2 km będziemy mieć czerwone światełko. Kawałek drogi jest na jazdy. Ja myślę, że już do tamtym zakrętem będzie można jechać szybciej, a to na cały czas 20. I co prosty, to rani 20. Nie ma to do nic. Dopiero za 200 metrów będzie 70. Chyba na wskaźniku dopiero będzie wtedy. A zanim będziemy mogli się przed rozpędem i do tej prędkości, to już będziemy do semaforu. Zobaczycie, drodzy Państwo. Pewnie coś będzie. To jest wskaźnik. No to sobie 70 nie pojedziemy. Niestety. Czekamy na wyjście pełnej wersji. No, będziemy czekać. No jest ciekawym symulatorem na pewno. Optymalizację poprawili znacznie. Znacznie poprawili optymalizację. Dobrze, możemy zwiększyć naszą prędkość. Nie wiem, na ile damy radę to zrobić, ale na razie możemy przyspieszyć. Na 70 na godzinę. Na jak to było. 40 będzie dopiero od semafora. Chodzi już przez 40. A. Ciekawe, że u niego od semafora miało być 70. No i oszukuje mnie ten symulator. No skoro tak mówią. Będziemy jechać 40, no to poradzić. Zwalniamy.
zmieniamy tempomat na 40. Dajemy trochę mocy, jeszcze trochę więcej. Mamy te 40 km na godzinę utrzymać. Cały czas będziemy mieli opóźnienie, coś na to poradzić. Ale tam mi zajmie godzinę oczekiwania, więc nadrobimy na pewno. W pełnej wersji gry, jeżeli uda się odbierać zawrotę i chyba transmisję. Ponad się ustawił na 45, a nie na 40. Tak. Też tak można. Dodajmy go na pozycję wyłączoną. Pojedźmy trochę sami. Nie potrzebujemy cały czas tempomatu przecież. To co się wydarzyło, nie chciałem dać aż tyle. Mamy 30. Jak to widzę, zwalnimy. I zaraz będziemy mieli ten samochód na stoi. Jeszcze trochę podciągniemy, ale już bez przesady. Planowanie przeciążone. Oferta graficzna trochę dostaje pod lupie niestety. No co i dobrze hamuje. I sobie obejrzmy do hamowania z kamery zewnętrznej. Koniec. Więc tyle w tym jesteśmy następnym zakończeniem dzisiejszego odcinka, więc planujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam i do zobaczenia na razie. Pa, pa.